Dzień dobry moi drodzy, witajcie! Dzisiaj zgadnijcie co robimy. Gotujemy. Dzisiaj sobie moi drodzy wymyśliłam, że ugotuję pieczarkowy stroganow. A to danie ma bardzo różne opinie. Ludzie albo kochają, albo nienawidzą, także zobaczymy jak to się sprawdzi u mnie. Ja pieczarki uwielbiam, także mam nadzieję, że to danie akurat też połowię. Także rozpoczynamy gotowanie. To akurat jest przepis z polskiego Cookie Doom. Dodajemy świeże pietruszki. Pietruszki jakieś pół godziny temu włożyłam do mrożenia, także w miarę powinna być ok. Zakładamy miarkę i 3 sekundy mielimy pietruszkę. Przekładamy do innego pojemnika, na przykład do takiego serduszkowego. Dodajemy 100 g cebuli. Ja będę zmuszona dodać cebuli czerwonej, bo niestety brązowej mi zabrakło. Jeden, dwa ząbki czosnku, czyli ja dodam jeden, bo robię połowę porcji. Ale wybieram jeden taki spory, bo ja uwielbiam zarówno cebulę, jak i czosnek. To są naturalne antybiotyki i uważam, że powinno się ich jeść jak najwięcej. Zwłaszcza wiecie, teraz zakładamy pokrywkę. Wszystko siekamy 5 sekund, obroty 5. Zaraz zacznę pewnie płakać. Patrzcie jak to wygląda, 5 sekund to jest po prostu niewiarygodne. Potrzebuję tą pokrywkę, dalej dodać masło. Ja mam oczywiście masło naszej roboty, dodaję połowę, czyli 15 gramów. Zakładamy pokrywkę. Teraz przez dokładnie 3 minuty nam się tutaj wszystko dusi. Dalej kochani, dodajemy nasze pieczarki. 300 gramów już sobie przygotowanych, pociętych, wypłukanych pieczarek. Takie pocięte na 2 mm powiedziałabym, także dodajemy. Kto uwielbia pieczarki? Ja jestem naprawdę pieczarkożerna. Gdybym mogła, to bym miała w ogóle chyba hodowlę pieczarek w ogrodzie. Teraz moi drodzy, przez 5 minut będziemy to dusić bez miarki na wierzchu. I tak nam się to tutaj dusi. Wracam do Was po 5 minutach. Dodać białego wina wytrawnego. Pamiętajmy też, że alkohol podczas gotowania wyparowuje. I pamiętajcie, jeżeli na przykład gotujecie w Thermomixie, a chcecie pominąć jakiś krok, to żeby te płynne produkty zastępować. Jeżeli nie chcecie wina, to dodajcie akurat te 20 gramów wody więcej. Tak, 20 gramów koncentratu pomidorowego. Mam taki, włoski. Teraz dodajemy łyżeczkę koncentratu bulionu, czyli to jest odpowiednik takiej kostki kupnej. Ja cały czas mam kostki kupne, także muszę je zużyć. Dodaję pół tej kostki. 10 gramów musztardy Dijon. Ja Dijon nie posiadam, mam zwykłą, klasyczną, sarebską z Prymaka. Przyznawacie teraz tutaj szybko, kto uwielbia musztardę. Ja kocham musztardę i też ponoć badania dowodzą, że dziennie łyżeczka musztardy zapobiega Alzheimerowi. Nie wiem, czy cały czas utrzymują, że takie są wyniki badań, ale bardzo, bardzo wiele lat właśnie wiem, że tak było mówione. Pół łyżeczki soli. Ja mam 1/4, po prostu trochę tej soli wykręcę. Pieprz mielony. Wkładamy pokrywkę znowu bez miarki. I teraz przez 8 minut będzie nam się to gotowało w temperaturze 100 stopni. Także do zobaczenia za chwilę. Wiecie co, ja słyszę, że to nam się porządnie zaczyna gotować, więc nałożę to taki splashback, żeby czasem mi tutaj gdzieś nie pryskało. Niech leci. Jak słyszycie, koniec już. Dalej na pokrywie naczynia miksującego postawić kubek. Stawiamy kubek. Odważyć 100 g śmietany 30%, czyli ja daję 50 g. 10 gramów skrobi kukurydzianej. To tutaj stoi, bo tutaj nam wszystko teraz w tym momencie jest odważane. To teraz musimy dokładnie wymieszać. Mieszamy. Kolejny krok to musimy to dodać do naczynia. Dodać świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Wiecie co, teraz mi się przypomniało, że czytałam opinię na temat tego stroganowa i dużo osób mówiło, żeby nie dawać tego soku cytrynowego. Dam, ale dam po prostu dużo mniej. Tak, dałam połowę z połowy. Przemieszać kopyską, żeby to już było po wszystkim. Założyć miarkę, czyli zakładamy. I teraz przez 2 minuty nam się to teraz będzie gotowało, dojdzie nam do 100 stopni. Obecnie garnek już jest no i tak gorący, bo jest tam 90 stopni po ostatnim gotowaniu. Dobra, wszystko jest już moi drodzy gotowe. Już patrzę jak to wygląda. O, wow! Wygląda identycznie tak jak na zdjęciu. W garnku wygląda to tak, już nakładam.